Do tej pory jesteśmy tylko placówką z numerem, a chcielibyśmy być placówką, która ma swój własny charakter. Tak narodził się pomysł nadania placówce imienia. Propozycje już mamy, jeszcze nie wiemy dokładnie, jakie imię będzie nosiła nasza szkoła, ale myślę, że gdzieś do połowy marca najpóźniej cała społeczność szkoły, czyli rodzice, nauczyciele i uczniowie będą wiedzieli, jakie imię będzie nosiła nasza szkoła. Do tego zadania uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół Specjalnych nr 40 podchodzą z ogromnym zaangażowaniem, bo nadanie szkole imienia to wielki zaszczyt, ale także i ogromna odpowiedzialność dla całej społeczności szkolnej. To jest taka dla nas teraz sprawa kluczowa, to jest w sumie na wszystkich godzinach wychowawczych staramy się, żeby uczniowie jak najwięcej wiedzieli o tych uczniach, o tych osobach. To nie są ich propozycje, to są propozycje rodziców, to są propozycje nauczycieli, ale też czekamy, że może i od nich wypłyną jakieś propozycje. Moje ulubione zajęcia to najsterkowanie, najbardziej kocham moją ukochaną dziewczynę. Moje największe marzenie to założyć rodzinę. Są zainteresowani, zresztą widać to na tej lekcji, że bardzo ich to interesuje. Zresztą nasza szkoła jest taką dosyć specyficzną szkołą, gdzie opiekujemy się dzieciakami od rana do godziny gdzieś 17-18 i jak gdyby ta idea pomocowa jest taka bardzo rozpowszechniona w naszej szkole i takie mam taką nadzieję, że skoro nasze dzieci otrzymują dużo tej pomocy, to kiedyś również tą pomoc dadzą. Wśród kandydatów zgłoszonych przez rodziców i nauczycieli jest m.in. ksiądz Jan Twardowski, aktorka Anna Dymna, Ewa Błaszczyk, założycielka fundacji AKOGO, biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, polscy olimpijczycy czy Jan Mela. Tą osobą, którą chciałabym, żeby stała się patronem naszej szkoły, to jest pani Anna Dymna. Myślę, że jest to osoba, która bardzo dużo zrobiła dla osób z niepełnosprawnościami. Patrząc na działania naszej placówki, na to, co my tutaj robimy dla naszych dzieci, myślę, że to będzie imię trafione, ale to nie znaczy, że akurat nie to imię wybiorą rodzice, uczniowie, dlatego że tych typów mamy bardzo wiele. Głosowanie wśród uczniów i nauczycieli odbędzie się za kilka tygodni. Cała procedura nadania imienia powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.